Cześć kochani, dzisiaj z moją mroczną koleżanką jesteśmy w butiku Kelly, gdzie postanowiłam rzucić jej wyzwanie na stylizację. Już mnie dzisiaj skrytykowała za moją stylizację, to może nie wiem, jakoś zrekompensuję się w twoich oczach, co? No jest modna trochę chyba. Ty jakie zrobimy stylizację? Na co dzień? Elegancką? No i na tę freskę. Jakaś wieczorowa. Dobra. To zaczynamy! Że wybierzesz czarną sukienkę. Nie jesteś na tyle szalona, żeby kolor podjąć. To bym poleciała w coś bardziej kolorowego, no, żeby się wyróżniać. Nie musimy się wyszczuplać. W sumie to zapomniałam o jednej istotnej rzeczy. O moim rozmiarze. Dobra, jest rozmiar S. Ja wypatrzę coś sobie na dole i proszę sukienkę, którą wypatrzyłam. Chociaż nie, mam panterkę, a teraz cekiny. Nie chcę się pogrążać w waszych oczach. Wybiorę coś bardziej klasycznego może. Czy nie wybiorę tej samej co Sariel, to by znaczyło, że mamy taki sam gust, a chyba nie mamy. Czy ja mogę wejść i się przebrać z tobą? Nie wstydzisz się mnie? Będę się rozbierać. Mogę się przebrać z wami? Jak znajdziesz sukienkę, w jaką wejdziesz, to zapraszamy. Tadam! Pierwsza stylizacja. Jestem gotowa na imprezkę. Będę wszystkich zaczepiać moimi zędzelkami. No, a że muszę się trochę błyszczyć, to proszę bardzo, kończykami się błyszczę. Sariel, wychodź! Twoja kolej! Pokaż, co tam wymyśliłaś. No ulala. Czyli obie jesteśmy na czarno. I co to za impreza będzie? Boże. Na twój wernisaż bym się mogła tak ubrać. A ja w końcu nie zrobiłam. Żądam selfie. Nie wiem, jak można zrobić dobre selfie w przymierzalni. Nigdy mi nie wychodzi. Watch me. Zaraz wracam. Watch me i kotary zasłoniła. Dobra, spojrzę. Wiesz. Piękne selfie. Lepiej niż w realu. Jak ci idzie? Nie idzie, więc nagrywam filmik. Co nam zostało? Codzienna albo biznesowa? Ja bym zrobiła elegancką. To nie będzie ciężkie. Dobra, czas start. Chcę być naprawdę elegancka, nie. Zobacz. Same białe koszule. Stanie. Myślę, że się nie zmieszczę. Dlatego możesz go wziąć. O, ale fajna, ale to nie jest eleganckie. Ale sztosik w bluzę, co? Powinnyśmy mieć jeszcze sportową stylizację do tego. No, wygląda jakbym była kiedyś na siłowni. W sumie nie. Proszę mnie nie podbierać. Ale ja już widzę, w czym dobrze byś wyglądała. Ktoś, kto dzisiaj od rana pytał o wino. What? Którą wzięłaś? Bo ja wezmę inną. Dobra. Ja to wzięłam na co dzień. Aha. Elegancką, no? Dobra. Dobra, ja teraz chciałam coś, co nie jest... Co nie jest czarne. No przyznajcie. Jest eleganckie, ale nie wiem, czy o to nam chodziło. Nie, to wieczorowe bardziej. Czy ktoś mnie kiedyś zabierze na bal, żebym mogła wystroić się w to? Wzięłabym to, ale ma tak przezroczystą górę, że boję się, że będę trochę tu hot. Jola. Czyli jednak nie. Ojacie, 30 cm w talii masz? Nie, mam więcej. No ja nie wiem, ile w tym wytańcujesz, bo tu ci żebra nie pękną. Nie, żebra to nie pękną. Ale serio, obstawiam 32 cm. Ta-dam! No i jak? Runda przegrana, aczkolwiek sukienka wybrana.
No i przy tobie to wyglądam, jakbym miała... Dużo nadwagi. Dużo nadwagi, dokładnie tak. Aczkolwiek jesteśmy eleganckie, więc gdzie się ubieramy? To już nie na pogrzeb, na wesele. Na weselicho! Ale się elektryzujesz od tego. No, od ciebie! Ty mnie elektryzujesz. Dobra, została nam jeszcze stylizacja codzienna. No, może być problem z tych kiecek, no wysić stylizację codzienną. Jakieś spodnie. Dziury zawsze dobre na co dzień chyba. Czemu mi się wydaje, że wszystkie bluzki będą na mnie za duże? Bo masz rozmiar dziecięcy i powinnaś się ubierać za Zara Kids. Dobra, może to... Nie, widzę, że to będzie za dużo, ale może tymi paskami chociaż się jakoś ściągnę. Nie wiem. Obijam. Też bijam. Nie wbijasz. Tada! Jestem ziomeczkiem, to jest moja stylizacja na co dzień. Ja lubię podarte dżiny, więc jak najbardziej bym je założyła. Czasem brzuszek też pokazuję, chociaż już nie powinnam. No i czapa. Teraz się spodnie na dziurach nosi, jak widzę. No, są konkretne. Nie powiem, że nie. Aczkolwiek ja bym tak pewnie wyszła. Mogę być jeszcze większym ziomeczkiem. Dawaj, Ariel, pokazuj swoją codzienną stylizację. Co ty wyglądasz jak na co dzień? Na wakacje jechałam. Ty wyglądasz jak na co dzień faktycznie tak chodzisz. No. Kieszenie. No, fajne jest. Tylko też, kurde, co się wsadzi, jak coś się wsadzi w te kieszenie, to będzie to widać. Więc tak to jest... nie wsadzaj nic w kieszenie. No to na cholera mieć kieszenie. Ale dziewczyny, a mnie interesuje, jakbyście się ubrały na randkę. No zaraz, zobacz jakie walentynkowe body. Znajdziesz sobie dziewczynę, przyprowadź ją. Dobra, słuchajcie, 1000 łapek w górę i dziewczyny się ubierają w tamto. 1000? Please. No i tak tego nie uzbierać. Dobra, mamy już ostatnie stylizacje na sobie, co możemy wnioskować z końcem tego odcinka. Co macie napisać? No oczywiście, które stylizacje były ładniejsze, lepsze, ciekawsze, docencie kreatywność. Dobra, napiszcie jeszcze... Co jeszcze mogą napisać? Co jedli na obiad? Dobra, napiszcie, co jedliście na obiad. Pa!